Idziemy troszkę dalej. Tam po tych krzaczorcach to już się spadają, bo tam nierówności. A tu ładnie po ścieżeczce już ona się już po płaskim nauczyła. W gumiaczkach, mimo że troszeczkę luźne są. Możemy się zatrzymać trochę, Scarlett. Nie musimy cały czas iść, tak? Tak? No. Tak. Słodycze moje małe. I ciotka mówi, że ten, że Darek na biegach i dopiero gdzieś koło 10 wróci. Ale to ja prędzej to w internecie nawet mogę sprawdzić. Może znajdę. Idziesz dalej, tak? Przechodzimy dalej. Brawo, ciuruś, daj rączkę. Daj mi rączkę jedną. Tak, super. Już. Chodź tędy, tu jest otwarte. No. No. Dam ci zabawki. Może się w wodzie pobawisz trochę, co? Zobacz, Scarlett. Mamy jeszcze balony dla niej, można by było. Troszeczkę i napompować baloników. Gdzie jest ta moja maleńka cukiereczka? Wszystko w porządku? Tak? Pobawimy się w wodzie? Chodź, daj rączkę, chodź, daj. Chodź się pobawimy w wodzie trochę, chodź. No. Albo do cieniu, tak? Masz rację. Zaniosę cię do cieniu. W wodę. O. Scarlett? Scarlett? Zobacz, co ja mam dla ciebie. Ej, słoneczko, patrz. Chciałaś? Wodę. Wodę mam dla niej. No. Tak. Pięknie. Brawo. Super. Ale przyjemności, powiedz, co? Na wakacjach. Nauczyć się, jak się nalewa? I znowu wody? Zobacz, o stąd. I patrz, nalewamy tutaj. Patrz. Chciałaś? I z powrotem masz wodę w podlewaczce. No, z powrotem, proszę. Trzymaj.
Patrz, ale ten tatuś nie myśli. To chyba się zdejmuje nawet. O, widzisz? Patrz. Zdejmujesz. Nalewamy. Zobacz i znowu masz wodę w podlewaczce. Zobacz. No. Proszę. Trzymaj. Trzymaj, Scarlett. Trzymasz? Tutaj mamy siatkę i to jest siatka leśna. Udało nam się ją dzisiaj właśnie załatwić. I mamy 50 metrów, a my potrzebujemy 10 metrów, żeby ochronić buraka ćwikłowego na polu. Teraz musimy tylko wymyśleć, czy pomyśleć nad tym, czy na płask jakoś dać i oprzeć na palikach, albo dać i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, albo być może z dwóch stron na piramidę, żeby się o siebie opierały dwa płotki. No ale to jeszcze musimy pomyśleć, musimy pomierzyć najpierw, jaka długość, mniej więcej jest tam 10 metrów, tu mamy 50 metrów. Odetniemy 10 metrów i uratujemy buraka, bo buraka zajada sarna. Przychodzą sarenki w nocy nad ranem i chrupią liście buraczka i z tego nic nie wychodzi. Ale do buzi? Nie, to nie jest do buzi. To jest brudna woda. Wiesz? To jest do chlapania się tylko, do wychlapania. Tak. No. Tak. Nie, do buzi nie. Nie. Scarlett, bo cię zabiorę stamtąd. Ej. No, to nie jest do picia ta woda. Tak. Do chlapania się, no. Na pole i panie, ta siatka będzie tak. Około 10 metrów. A tam są buraki na polu. I sarna w nocy przychodzi nad ranem. I buraki łupie. To będziemy musieli wbić paliczki wzdłuż tych buraków i tą siatkę jakoś oprzeć na paliczkach. Z drzewa jakoś pasowałoby, no. I tu jest 50 metrów tej siatki, my potrzebujemy około 10 tam, bo tam jest połowa szerokości pola, te buraki są. Tam jest 1,5 rządka. Mówiłeś o tym mamie szefowej. No, mówiłem o tym szefowej, pozwolenie mamy. Nawet nakaz mamy. Scarlett, dziecko małe. Chodź do tatusia trochę, nie przyznaję się teraz. Wszystko masz już, tak? Już ci nic nie potrzeba od tatusia, prawda? Kota mają. Kota ma też? No pogłaskaj go po ogonku trochę. Scarlett, daj rączkę, pogłaszczemy go po ogonku. Nie przyda tego, będzie go trochę bolało. Zobacz, on ogonek, Scarlett, patrz. Zobacz, ty ładny kotek. Miau. Jak robi kotek? Miau. Tam trzeci. Aha. No, no, no. Będzie kartofel, a tu będzie tam jakiś film. Aha. Dlatego, że ja tam mówię, że tam coś jest. To wiesz, jak zrobimy? Dopóki tego nie spróbujemy, to się nie przekonamy, nie? Trzeba to spróbować. Jazda! Bum, 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 bum. Brum, 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 brum.
jesteś? No ile? No połóż tam na glebie. Połóż. Ile tu mamy? Czekaj, to jest chyba te. To są cale. 50 tutaj. Ale tak, ale czekaj, bo 9 metrów dotąd jest. Okej. Okay. To będziemy potrzebować 8,90, ok. Czyli dajemy to tak, panie, tako. O tako. O, tu można było nawet gdzieś zaczepić z deka. O tako, gdzieś tutaj, o. Żeby to się dużo nie ruszało. I tak o. O no, i nogą jeszcze przy tym. Ale czekaj, tu gdzieś. Co to jest? Aha, bo tu jeszcze nieskończone. Tam pewnie też to samo na końcu. A nie, tu już jest ok. Ta siatka nie jest ciężka, ona będzie dobrze, ale... Tylko dobrze to jest tak o? Dziewięć metrów. Dobra, damy ekstra trochę. Okej. Okay. Bo i widzę, że ten rządek jest troszkę krzywo, to będę może musiał w pewnym momencie robić to bliżej. Jak to się mówi? Z drugiej strony kapusty. Dobra. Ja muszę cały czas patrzeć, ty też patrz. Może pójść tam do niej. No to ja, to może im. Bo ja tak patrzę co jakiś czas, ale...
kiedy trzeba będzie. Aha, no, 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 do góry. I jeszcze do góry. O. I aż się da, aż. Jeszcze do góry trochę weź. Do góry. Do góry. O, dobra. No tylko, że wiesz co, o, i teraz trochę do mnie jeszcze. Jeszcze troszeczkę do mnie. Dobra, o tak o. O tak będzie, no. Okej. O tak o. No. No właśnie, no. Dobra. Dobra, wiem co. Wiem co tu jeszcze potrzeba do tego. Gotowa siatka. O, o to nam chodziło. Zobaczymy, jak to ochroni buraka przed sarnami. Wygląda to dobrze. Być może z boku trzeba będzie jeszcze powiesić jakieś te fanfary. Ale tak ogólnie to jest okej. Okay.